Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dawid Komuda. Razem z Piotrem Wiśniewskim, Joanną Wawrzyńską i Eweliną Szczepanik tworzymy przestrzeń twórczą Stację Ligota. Ale zanim opowiem, co to jest, przejdę do stanu faktycznego. Proszę Państwa, na terenie całego kraju mamy wiele przestrzeni postindustrialnych, w których nic się nie dzieje. Bardzo często są to miejsca bardzo dobrze skomunikowane z resztą miasta, i my zdecydowaliśmy się zasiedlić taki dworzec, który widzicie Państwo na tym zdjęciu Tomasza Olesińskiego. Jest to jedna z przestrzeni dworca PKP w Ligocie. Dysponuje jeszcze innymi salami. Jak widać, jest zniszczony, zadbany, opuszczony, nikt się nim nie interesuje. Jest to działający dworzec. Tak naprawdę wiele mieszkańców przez nich przechodzi i chcieliśmy go im zwrócić. W środku jest przestrzeń, to jest nasza przestrzeń kameralna, w którym istnieje graffito pana Superlaka. Staramy się odnowić i przywrócić panie miejscu. Z racji, że mam tylko 2 minuty, bardzo szybko mówię, staram się przekazać jak najwięcej informacji. To jest zdjęcie z naszej przewspaniałej łazienki. Żądamy czystości, żądamy zmiany. Tak naprawdę przyłączcie się do nas, przyłączmy się, zorganizujmy się. Żądasz czystości, zachowaj ją sam. Nasze miejsce jest otwarte na wszelakie działania artystyczne, na współpracę. Myślę, że stacje, które sobie poukładaliśmy, będą dla Państwa interesujące. Działamy w obszarze stacja teatr, stacja sztuki wizualnej, stacja edukacja oraz stacja otwarta. Myślę, że każde działanie znajdzie swoje miejsce u nas. Już w tym miesiącu, pod koniec tego miesiąca ruszają pierwsze działania artystyczne i kulturalne. Chcemy wtopić się w Ligotę, chcemy, aby dworzec, świetnie skomunikowany dworzec, stał się jego kulturalną wizytówką. Proszę Państwa, w czym możecie nam pomóc, bo taką prośbę otrzymałem w mailu, o co mogę Państwa prosić, więc proszę Państwa o to, że jeżeli jesteście artystami, zapraszam do współpracy, oczywiście na ustalonych pewnych warunkach. Chcesz przestrzeń, przyłóż się do nas, cały czas remontujemy, kończę tę wypowiedź i idę remontować dworzec, bo niedługo jest otwarcie, więc tapetujemy i robimy próby, wszystko naraz, więc serdecznie zapraszam, a jeżeli nie jesteś w stanie nam pomóc fizycznie, czy nie jesteś twórcą, powiedz innym. Powiedz o nas innym, polub nas na naszych profilu Facebook, przekaż dalej, myślę, że każda, nawet ta pomoc jest dla nas bardzo cenna. No już mój czas minął, niestety mogłem mówić o tym bardzo długo, więc wracamy do remontu w przestrzeni twórczej Stacja Ligota. Zapraszam serdecznie pod koniec października.